Dzień dobry Państwu. Mroźny poranek piątkowy w Radomiu, natomiast no, absolutnie tutaj w telewizji Dami w naszym studiu tak zimno nie jest. Możemy spokojnie usiąść i porozmawiać dziś o koszykówce, bo dzisiaj w takim gronie koszykarskim, można chyba tak to powiedzieć, się spotykamy. Dziś mamy szczególnego gościa, bo gościem naszego studia jest nowy prezes Rosy Radom, Piotr Kardaś. Dzień dobry prezesie. Witam bardzo serdecznie. I także jest z nami Grzegorz Stępień z portalu radomsport.pl. Cześć Grzegorz. Dzień dobry. No to co panowie, zaczynamy. No chyba poruszę najpierw ten temat prezesury, potem porozmawiamy o samej Rosie. Prezesie, jedno pytanie, takie na początek. Czemu ukrywaliście tyle czasu? Nie ukrywaliście, tylko nie wspomnieliście o tym. Nie było konferencji prasowej, nie było nic powiedziane na temat tego, że taka zmiana nastąpiła. Nie mówię tego w żadnym tutaj złym kontekście negatywnym, tylko po prostu no, ciekaw jestem motywacji i argumentów. Czemu tak? Znaczy, my naprawdę tak naprawdę tego nie ukrywaliśmy. Pozostawiliśmy tak, żeby sobie żyło własnym życiem, prawda? Znaczy, bo taka informacja się gdzieś w kuluarach przewijała już tam od jakiegoś czasu, natomiast no, w ogóle nie było takiego tematu oficjalnego, że tak powiem. No, dokładnie, ja myślę, że wszyscy zainteresowani o tym wiedzieli. My nie chcieliśmy robić dodatkowego szumu, ponieważ drużyna miała naprawdę bardzo ciężki okres, dużo wyjazdów, meczy w Champions League, meczy w lidze polskiej lidze koszykówki. Także zostawiliśmy tą informację. Dla nas nie było to naprawdę ważne. To jest taka zmiana czysto formalna. Ja w koszykówce pracuję od dawna, także nic wielkiego się nie wydarzyło. A to było zaskoczenie dla prezesa? Nie wiem, telefon na przykład od Przemysława Saczywko i prośba, czy pytanie, czy jak to w ogóle wyglądało, cała ta sytuacja? Znaczy tak prawdę powiedziawszy, rozmawialiśmy o tym już od, nie wiem, może roku albo i więcej. I tak naprawdę czekaliśmy na taki w miarę odpowiedni moment. To kilka czynników się na to złożyło, żeby ta decyzja akurat zapadła w takim, a nie innym czasie. Także nie powiedzmy, że nie było takie zaskoczenie, ale ja tak naprawdę do takich zmian formalnych nie przywiązuję dużej wagi. Ja chcę robić ile tylko potrafię dobrego dla koszykówki i to jest dla mnie najważniejsze, a jakiś tam znacznik koło nazwiska są mniej ważne. Pamiętam taką sytuację, jak rozmawialiśmy kilka dni temu przez telefon, zapraszałem prezesa do nas, mówię, prezes wystąpi jako prezes Rosy Radom, a Piotr Kardaś powiedział, ja wystąpię jako Piotr Kardaś, nie jako prezes, bo ja jestem sobą. Grzegorz, ty byłeś zaskoczony, ty byłeś może pozytywnie zaskoczony, może, no jakie są twoje przemyślenia odnośnie takiej kandydatury? Bo chwali się to generalnie w środowisku koszykarskim, też ogólnopolskim, że człowiek z Radomia, człowiek związany z radomską koszykówką i też powszechnie, myślę, szanowany tutaj w tym naszym światku koszykarskim, sportowym został prezesem Rosy. Nie, no zaskoczony nie byłem, bo ja wiedziałem o tej zmianie i to już też jakiś czas temu. Też chyba nie jest tajemnicą, że jestem dosyć blisko Rosy Radom, tego klubu, chociażby z tego względu, że jestem speakerem i tam czasem bywam w klubie, a czasem odbywam różne spotkania również z osobami związanymi blisko z klubem, ale też uznałem, że tutaj może nie tyle nic wielkiego, tak jak prezes Kardaś powiedział, się nie stało, ale uszanowałem decyzję klubu. Klubowi nie zależało na tym, żeby akurat w tym momencie nagłaśniać taką decyzję, że doszło do zmiany prezesa. A jeśli chodzi o ocenę, to ja myślę, że Piotr Kardaś i podczas swojej kariery, i podczas już później działalności i przy klubie, i przy koszykówce w ogóle udowodnił, że można na niego liczyć, jest właściwym człowiekiem na właściwym miejscu. Charakter ma taki typowo sportowy, czasem trudny, ale to wszystko zmierza, jest bardzo ambitny, także ambitni ludzie mają zazwyczaj trudne charaktery. Także ja myślę, że to wszystko zmierza w dobrym kierunku. Prezes Kardaś ma świadomość, przecież też rozmawialiśmy, ma świadomość tego, że pewne zmiany w klubie powinny nastąpić. Ze strony sportowej jak najbardziej ma też zapewne wszechstronną wiedzę i na temat zespołu, i na temat w ogóle sytuacji w polskiej koszykówce. Także myślę, że tutaj na głęboką wodę nie został wrzucony wbrew pozorom. No dobrze, to zapytam prezesie o taką rzecz. Zanim porozmawiamy o tych celach, o zmianach, o różnych innych kwestiach, chciałem zapytać o, nie wiem jak to tak ładnie i zrozumiale ująć, o skalę odpowiedzialności obecnie w funkcji prezesa w Rosie. To znaczy, czy za pół roku możemy powiedzieć, że za ten wynik rozliczamy prezesa Kardasia, czy możemy powiedzieć za pół roku, że nie wiem, decyzję w Rosie podejmuje
zespół ludzi, Roman Przemysław Saczywko wspólnie z Piotrem Kardasiem, może z Wojciechem Kamińskim, jak to wygląda obecnie? Ja tu nic nowego nie powiem, bo ROSA zawsze była postrzegana jako taka organizacja, nawet wręcz rodzina, i tu zawsze odpowiada grupa ludzi, aczkolwiek ja żadnej odpowiedzialności się nie boję i nigdy nie będę uciekał. Za każde decyzje, które będę podejmował, czuję się w 100% odpowiedzialny. Oczywiście my zawsze decyzje podejmujemy po jakichś tam szczegółowych rozmowach, analizach. Nigdy nie dzieje się tak z przypadku, że wpada pomysł do głowy i robimy to w ciągu sekundy. Także odpowiedzialności jak najbardziej się, raczej w ogóle się nie boję, ale mówię, podejmujemy wszystko razem, wspólnie. To jakie pierwsze decyzje są takie do podjęcia? Może nie pierwsze, jakie są najważniejsze tutaj na ten najbliższy okres, na te najbliższe kilka miesięcy jeszcze w tym sezonie? Co jest takiego najważniejszego, najważniejszą rzecz, którą sobie stawiacie? Może to jest frekwencja na trybunach, żeby ją troszeczkę poprawić? Z tą frekwencją podjęliśmy już, tak, że tak powiem, może to brzydko zabrzmi, ale troszeczkę taką walkę. I wiemy, że to jest bardzo ciężka praca i zagłębialiśmy się w tym temacie i to nie jest tak, że my możemy to zmienić z tygodnia na tydzień, czy nawet z miesiąca na miesiąc. No zdecydowanie. Teraz od jakiegoś czasu próbujemy uatrakcyjnić trochę nasze widowisko sportowe. Wprowadzamy różnego rodzaju konkursy dla publiczności. Chcemy stworzyć taki kącik dla dzieci, żeby też można zachęcić rodziny. Wprowadziliśmy bilety klubowe, nie bilety klubowe, tylko rodzinne, żeby jednak to widowisko nie było tylko dla, nazwijmy to, takich znawców koszykówki, czy kibiców, którzy już są od dawna, ale żeby zachęcić nowych, zarówno młodszych, jak i starszych kibiców. Także dużo pracy przed nami. Naszym celem jest oczywiście nowa hala, żeby te półtora roku teraz przepracować solidnie, żebyśmy tam już byli naprawdę dobrze przygotowani do tej całej oprawy sportowej, oprawy takiej organizacyjnej, i myślę, że nam się to uda. Grzegorz, a co twoim zdaniem jest takim najważniejszym problemem, czy najważniejszą rzeczą do zrobienia w najbliższych kilku miesiącach? No to jest to, co prezes Kardasz powiedział. Myślę, że praca nad ogólnie pojętym marketingiem. Ja nie znam na tyle szczegółowych ustaleń klubu, tak naprawdę to nie znam żadnych ustaleń wewnątrzklubowych, ale są osoby, które są zapewne działki odpowiedzialne, i myślę, że konsekwencja w działaniu, jeżeli podejmujemy jakąś pracę długofalową, to należy po jakimś czasie też dokonać pewnej oceny i ewentualnie coś zmienić, a może coś poprawić. Myślę, że tej pracy generalnie marketingowe jest sporo. Ja dodam, że Piotr Kardaś jest z wykształcenia chemikiem, więc o tą chemię w klubie i w zespole zapewne będzie potrafił zadbać, i analizy też mu nie są obce. Nie, no generalnie mówię, no ogólnie pojęty marketing, tutaj też sfera medialna zapewne w to wchodzi. No, jest takich, wydawałoby się, szczegółów, ale diabeł tkwi w szczegółach. I myślę, że jak te kwestie zostaną poprawione, to też i atmosfera do koszykówki ogólnie w Radomiu się poprawi. Koszykówka w Radomiu? O to chciałem zapytać w kontekście Ligi Mistrzów, bo rozmawialiśmy chyba tydzień czy dwa tygodnie temu o tym projekcie. Taka w miarę konstruktywna, merytoryczna, zdecydowana dyskusja się wywiązała. No prezesie, zapytam o pana ocenę. Jak to w pana ocenie wygląda? Czy ten projekt pod nazwą Liga Mistrzów jest udany, dobry, i czy jest dobrze wykorzystany też marketingowo tutaj w Radomiu? Myślę, że projekt jest bardzo fajny. Jest to naprawdę taka, nie wiem, konkurencja dla Euroligi, dla Eurocupu. Gra wiele bardzo mocnych drużyn, no, chociażby drużyna z Lyonu, mistrz Francji. Myślę, że bardziej tak tutaj w kontekście naszym radomskim, z perspektywy... W naszym radomskim. Ja myślę, że zarówno Liga Mistrzów ogólnie pojęta, jak i teraz nasz radomski tutaj rynek, także tak to nazwę, jakieś tam błędy popełnił, bo no nie potrafiliśmy. Dla nas był to nowy produkt. My jeszcze nie potrafiliśmy się za bardzo tutaj tak do niego dobrać porządnie. Myślę, że jeżeli by to było w przyszłym roku, byłoby nam dane grać w Lidze Mistrzów, podeszlibyśmy do niego troszeczkę lepiej, wiedzielibyśmy, jak go ugryźć, prawda? No, ale tak jak mówię, dużo pracy przed nami.
Sportowo jesteśmy naprawdę już na niezłym poziomie polskim. Pukamy gdzieś tam do tych bram Europy, już nawet troszeczkę niektórym dokuczyliśmy, chociażby PAOK-owi Saloniki, drużyna z takimi tradycjami. No tak, trzeba powiedzieć, że Rosa w poprzednim sezonie, gdzieś w FIBA Europe Cup chociażby, grając z tymi mocnymi drużynami, no generalnie dostawała, mówiąc kolokwialnie, lanie. Tutaj już tutaj pokazała przynajmniej w tej początkowej fazie grania, że no, radzi sobie, tak, i troszeczkę potrafi tych albo wygrać, albo chociaż nastraszyć tych najmocniejszych rywali. No, dokładnie tak, w tamtym roku byliśmy naprawdę takim pierwszoroczniakiem, żółtodziobem, który dostawał od tych mocniejszych drużyn naprawdę taką strogą lekcję. W tym roku, jak wspomnieliśmy, potrafiliśmy się już odgryźć, wygrać kilka meczy, na pewno dostarczyliśmy wiele emocji, takich pozytywnych, sportowych, chociażby cztery dogrywki bodajże w początkowej fazie tej Ligi Mistrzów. Także i Europa na nas troszeczkę zwróciła uwagę, że pojawiła się nowa drużyna już taka na mapie, na którą warto zwrócić uwagę. I to jest chyba cenne, zarówno dla klubu o nazwie Rosa, tak samo jak i dla miasta, prawda? Bo to jest coś naprawdę wielkiego, uczestniczyć w takich rozgrywkach i prezentować się naprawdę dobrze. Ale tak trochę przekornie zapytam, bo rozmawialiśmy o tym chyba w poprzednim odcinku. Czy coś wielkiego dla miasta, tylko patrzę na mecze Ligi Mistrzów i nie zawsze to widać w hali, w sensie takim, czy nawet w ciągu, nie wiem, tygodnia, w dniach poprzedzających mecz, nie zawsze to widać. My nie żyjemy tak tą Ligą Mistrzów, bo to, co rozmawialiśmy chyba przed sezonem, super by było, gdyby ta Liga Mistrzów była tu u nas w Radomiu, a nie na przykład w Lublinie czy gdzieś indziej. Mamy ją w Radomiu, tylko tak mam wrażenie, że albo tego nie doceniamy, albo tego nie potrafimy wykorzystać odpowiednio, bo nie ma tłumów na meczach Ligi Mistrzów, nie ma pełnej hali. Trudno powiedzieć, żeby tu jakoś każdy czekał super, wow, wielki mecz Liga Mistrzów, tylko raczej tutaj jest fajnie, natomiast mam wrażenie, że jeszcze jest dużo do zrobienia w tym kontekście. No zdecydowanie jest dużo do zrobienia i od tego tematu na pewno nie zamierzamy uciekać czy bronić się, że zrobiliśmy wszystko najlepiej. No, myślę, że tutaj naprawdę po sezonie przyjdzie szczegółowy taki czas analizy i oceny, dlaczego tych ludzi było troszeczkę za mało, moim zdaniem. Bo na pewno taka pełna hala, gorąca atmosfera na trybunach pomaga zarówno zawodnikom, jak i uatrakcyjnia jednocześnie to widowisko. Ale tak jak wspomniałem, po sezonie sobie siądziemy, od A do Z to przeanalizujemy i myślę, że znajdziemy jakiś złoty środek, żeby w przyszłości to jeszcze było lepiej wykorzystane przez klub. Grzegorz, coś dodasz do tego jeszcze, zanim tak już konkretnie o koszykówce, o meczach? Znaczy, no, w poprzednim odcinku powiedziałem już chyba dużo po prostu. Mnie się wydaje, że najzwyczajniej w świecie zabrakło takiej kampanii promocyjnej z prawdziwego zdarzenia. Wiem, że klub ma ograniczone środki i tym budżetem też nie można szafować na lewo i prawo. A dodam tyle, że bardzo się cieszę, że prezes Piotr Kardas jest otwarty na wszelkie uwagi. I bardzo dobrze, że do takiej analizy dojdzie, bo ona jest na pewno potrzebna. Nie twierdzę, że nie doszłoby do takiej analizy, gdyby prezesem nie został Piotrek, ale pewnie by coś takiego było. Ale mówię, cieszę się bardzo, że jest otwarty na wszelkiego rodzaju uwagi, że dostrzega te mankamenty i problemy i to dobrze na przyszłość wróży w podejmowaniu pewnych decyzji. No dobrze, słuchajcie, pomówmy trochę o koszykówce, bo tak mówimy o takich sprawach organizacyjnych, a nic o baskecie. Jesteśmy po meczu z tureckim zespołem Murat Bey Uşak Sportif. No przegranym meczu, przegranym głównie z uwagi na tą drugą połowę, która delikatnie mówiąc nie wyszła. Jakie wnioski z takiego wyjazdu do Turcji? W ogóle z perspektywy byłego trenera, czy obecnego trenera, asystenta, czy z perspektywy byłego zawodnika, jak można ocenić taki wyjazd i to, co uczą się zawodnicy podczas takiego wyjazdu, podczas meczu z wymagającym rywalem, podczas dalekiej podróży, która też jest w jakiś sposób rozwijająca, myślę, to jest duże doświadczenie, szczególnie dla młodych. No zdecydowanie tak, jest to dla nas doświadczenie, jest to dla nas nauka. Już tamten rok pokazał, że po naszej przygodzie z Pucharami Europejskimi FIBA Europe Cup, jak złapaliśmy troszeczkę takiej świeżości, jednak to doświadczenie potem procentowało, zarówno w końcowej fazie sezonu zasadniczego, jak i w playoffach. Teraz mamy taką samą nadzieję, a odnośnie wyjazdu do Turcji, to ten mecz dobitnie pokazał, że nasza głębia składu, po prostu nie da się grać tak wąskim składem na takiej dużej intensywności, jak grał zespół turecki. No, my się postawiliśmy przez 25 minut, nawet prowadziliśmy przez większość tego czasu.
No ale niestety, no, mamy problemy, jakie mamy, nie ma co się nad nimi tutaj za bardzo rozczulać. Musimy trenować, bo za dwa dni jest nasz mecz ligowy, bardzo ważny, z Anwilem Wrocławek. Także my naprawdę staramy się bardzo szybką analizę robić, jeszcze nawet w autokarze po meczu, a potem już żyjemy następnym meczem, bo tu nie ma czasu na takie rozczulanie się. Ale podobno zimno w Turcji. No to nas też troszeczkę zaskoczyło, bo jak przyjechaliśmy, było minus 15 stopni, także... A byliście przygotowani, czy nie? Ja nie. Dobrze, panowie, Anwil Włocławek, bo to ten mecz przed nami to bardzo trudny mecz z rywalem, który no, ma bardzo wysokie aspiracje. Myślę, że podobnie jak Rosa, nawet może obecnie wyższe, bo w tabeli jest wyżej. Czego się spodziewacie? Co tutaj musi się wydarzyć, żeby ten Anwil pokonać? Grzegorz, jak to widzisz? Co się musi wydarzyć? Kto jest w ogóle faworytem tego meczu na ten moment? Rosa Radom jednak, mimo wszystko. To gra u siebie. Chociaż kurczę, to co Piotrek powiedział, no, to na naszego prezesa wystarczy spojrzeć zaspany jeszcze. Jest, a jest piątek, a gramy w niedzielę. Więc to samo zawodnicy. Podróże z jednej strony kształcą, ale z drugiej strony męczą jednak, więc rzeczywiście wrócić do tego rytmu w ciągu jednego, dwóch dni, no nie jest prosto. Także nie, cofam słowa, powiedzmy, że nie ma faworyta w tym meczu. Spotykają się dwie drużyny o podobnym potencjale, z tym, że tu Rosa ma problem zdecydowanie z pozycją rozgrywającego i mam nadzieję, że to się nie okaże kluczowe. Jeszcze do momentu, kiedy w Anwilu był duet Robert Skibniewski, Kamil Łączyński, to ja już kiedyś też powiedziałem, że para tych polskich rozgrywających skądinąd dobrych jak na polskie warunki, ale moim zdaniem nie gwarantowała tego sukcesu, tam powiedzmy medalu Mistrzostw Polski. Teraz to się trochę w Anwilu zmieniło, tam jest też no, duża presja na wynik. Ostatnio Anwil gra nieźle, czy nawet dobrze. Ja myślę, że taka konfrontacja z takim mocnym zespołem może to spowodować też tak zwane przełamanie Rosy na przykład, bo ja tutaj trudno powiedzieć, jak to będzie wyglądało, ale myślę, że mimo wszystko nastąpi jakaś dodatkowa mobilizacja. Jest Michał Sokołowski, który lubi takie mecze, a przecież kiedyś występował w barwach Anwilu, a z drugiej strony jest na przykład Kamil Łączyński. Także no, można się spodziewać na pewno wielu emocji, a może decydować końcówka, może decydować jeden rzut tak naprawdę. Ja na pewno spodziewałem się walki, a wynik to jak zwykle pozostaje sprawą otwartą, chociaż jeśli miałbym postawić u bukmacherów, a zdarza mi się to robić, to bym postawił na Rosę, bo pewnie jakiś niezły kurs będzie. Dobrze, to widzowie telewizji dami się potem do ciebie zwrócą, jakby ci nie weszło i im też. To są, wiesz, moje pieniądze, dobrze. Ja nie gwarantuję niczego. Trenerze, prezesie, jak to wygląda, jeśli chodzi o przygotowania do najbliższego meczu? Rzeczywiście zespół zmęczony, można tak powiedzieć, czy nie? Raczej to nie ma co ukrywać, no, zespół jest zmęczony, ale wspomniałem już wcześniej, my podjęliśmy to wyzwanie, tą grę w środę i sobotę przez 3-4 miesiące i naprawdę tu nie ma co zganiać winy, że jesteśmy zmęczeni czy nie. No, podjęliśmy wyzwanie, będziemy walczyli na pewno do końca, a jeżeli chodzi o Anwil Wrocławek, no to już jesteśmy po wstępnych analizach. Dzisiaj taki pierwszy trening czysto taktyczny, przygotowujący nas do Wrocławka. Graliśmy z nimi w tamtym roku w półfinale play-off. Także no myślę, że będziemy gotowi. A przy tak wyrównanych drużynach jak Rosa i Anwil, myślę, że tutaj duży wpływ naprawdę będzie miała jakaś dyspozycja dnia, jakiś wystrzał pojedynczego zawodnika. Tutaj Michał Sokołowski został wywołany do tablicy, także... Pozdrawiam Michała. Liczymy na Michała. To liczymy też na publiczność, która no, może pomimo tych nie najlepszych ostatnio wyników, ale z wiadomych względów, ja bardzo proszę i apeluję do naszych kibiców o to, żeby wsparli nasz zespół, bo naprawdę warto i emocji na pewno nie zabraknie w niedzielę. No dobrze, słuchajcie, jeszcze dwa tematy, które chciałbym szybko poruszyć, bo czas też nas goni.
Pierwsza rzecz, bo zapomniałem o niej jeszcze w temacie tych obowiązków prezesa, odnośnie relacji z trenerem, bo dużo się o tym mówi, natomiast ja chciałbym trochę inaczej na to spojrzeć, bo mówi się o tym w kontekście, takie pytania padają, że czy to nie jest niezręczność, czy to nie jest trudne, że asystent jest jednocześnie prezesem i ocenia trenera. Moim zdaniem to chyba bardzo dobrze się stało, bardzo dobry układ dla pierwszego trenera nawet, że prezesem jest ktoś, kto bardzo dobrze orientuje się w potrzebach drużyny, bardzo dobrze orientuje się w tym, jak trener rzeczywiście pracuje, bo macie ze sobą bezpośredni kontakt, to chyba trener Wojciech Kamiński tutaj jest w takim układzie zadowolony, tak mi się wydaje. Tutaj nie ma co patrzeć na jakieś no nawet nie wiem na co, nie wiem skąd takie opinie, że tutaj trener Kamyk mógłby być zły z tego powodu, czy niezadowolony, czy jakaś niezręczna sytuacja. No gdzieś słyszałem, czy nawet takie pytania padają, jak to jest, czy to nie jest niezręcznie, czy że Piotr Kardaś jest jednocześnie asystentem trenera, jednocześnie go ocenia. Moim zdaniem to jest super sytuacja. O niezręczność są rzeczywiście, ale proszę. Znaczy, ja powiem tak, no z Wojtkiem znamy się już dosyć długo, współpraca myślę, że układa nam się bardzo dobrze i mam nadzieję, że tak pozostanie. A ja już wspominałem odnośnie tych stanowisk, no To nie jest najważniejsze w życiu, co jest napisane przed nazwiskiem człowieka. Ja myślę, że trzeba być zawsze sobą, robić swoją pracę jak najlepiej i przez to być ocenianym. Także naprawdę, ja jestem ciągle z drużyną, wiem co się dzieje, wiem jakie mamy problemy. No właśnie. I mam na to taki naprawdę, mam nadzieję, jasny i prawdziwy pogląd. Także wręcz może być prezesowi łatwiej troszeczkę niż na przykład Przemkowi Saczywko, który na co dzień, na każdym treningu, czy na wyjazdach, czy w wielu innych miejscach z zespołem nie jest. No ja mam te informacje, tak jak to się mówi, na żywo. No. Przemek Saczywko właśnie musiał mieć przekazywane, także coś mogło umknąć. Logistycznie jest łatwiej, bo trener Wojciech Kamiński nie musi, prawda, do gabinetu prezesa się umawiać, tylko ma prezesa na treningu, także tu logistyka, i nawet w szatni, tak, logistyka i pod prysznicem może nawet, więc logistyka tutaj tak jest. Daleko mi się nie zagłębiasz. Dobrze, słuchajcie, jeszcze jeden temat, bo pewnie śledzicie to, co dzieje się też w polskiej koszykówce w innych klubach i widzimy, co ostatnio dzieje się w Enerdze w Słupsku. No i jak wy to postrzegacie, bo sytuacja no, bez precedensu chyba nie tylko w polskiej koszykówce, generalnie w polskim sporcie. Klub no, ma duże problemy i pytanie, czy to was zaskakuje, czy to jest dla was jakiś rzeczywiście poważny problem Energii, czy ten klub będzie dalej funkcjonował, bo słyszymy, że Energa jako firma nie wycofuje się ze sponsoringu, no natomiast odeszły gwiazdy tego zespołu, no i też pytanie, co będzie dalej z prokuraturą, z sądami. Ja mam odpowiedzieć? No, może od ciebie czego zacznijmy. Historia sportu zna takie przypadki i myślę, że przez to właśnie, że sport na tym wysokim poziomie tak naprawdę to jest biznes. To jest bardzo szeroka gałąź gospodarki, nie tylko krajowej, ale światowej. Więc co jakiś czas pojawiają się tego typu sytuacje i będą się pojawiać. Ja myślę, że Energa Czarni Słupsk są na tyle dobrze zorganizowanym klubem, że oczywiście wizerunkowo to wstrząsnęło na pewno. Tu nie ma się co oszukiwać. No, w takim świetle są postawieni, no ale tak naprawdę tych, nazwijmy, chociaż to prokuratura bada, więc też nie wybiegajmy przed orkiestrę, no ale nastąpiły jakieś malwersacje finansowe, ale tak naprawdę dotyczą one jednej osoby i tej osoby nie ma już. Z tego, co się zorientowałem, to budżet klubu wynosi około 4 milionów złotych. Zdefraudowanych zostało 200 tysięcy, to jest około 4% budżetu, więc jeśli chodzi o sytuację finansową, to myślę, że to nie ma jakiejś tragedii. Bardziej jest ta właśnie wizerunkowa no i sportowa, bo jednak taki zawodnik jak Blessing Game, no to jest ikona tamtejszego klubu. No Justin Jackson też jest graczem klasowym. Więc... No ale i Mokros, bo przecież tam też słyszeliśmy, że jakieś problemy są z jego kontraktem. No tak, Jarosław Mokros nie grał od początku sezonu, więc ja nie twierdzę, bardzo dobry zawodnik, może nie wiem, może do Rosy przyjdzie. To już pytanie do prezesa, ale zaraz je zadamy. Ale też w Czarnych jest bardzo doświadczony prezes, który gdzieś tam już tę sytuację, mam wrażenie, opanował i może nic wielkiego już w tym sezonie się nie wydarzy, ale
ale też nie ma chyba jakiegoś zagrożenia, że nie wiem, klub upadnie, czy popadnie w jakieś już takie mega tarapaty finansowe i gdzieś tam będzie się wlógł w ogonie Polskiej Ligi Koszykówki. Jest na pewno potężny wstrząs, ale, ale taki do przeżycia. Prezesie, mokro, zwrosie czy nie? Nie, no żartuję. Nie ma tematu na razie. Pytam bardziej o energię, jak to prezes ocenia z punktu widzenia tutaj naszego radomskiego. Ja tu zdecydowanie się przyłączę do słów Grzegorza, że chyba największa strata dla energii Czarnych Słup to jest taka wizerunkowa. No, a poza tym tak naprawdę trzeba czekać na rozwój wydarzeń, spokojnie się temu przyglądać i cieszyć, że my nie mamy takich problemów. Zastanawiam się, jak zakończyć. Chyba trochę zakończymy tak optymistycznie, bo no, chociażby patrząc na przykład energii, to my tutaj w Radomiu możemy powiedzieć, że u nas wcale tak źle to nie jest, panowie, tak ogólnie, oględnie mówiąc. Paradoksalnie być może każdy z nas życzyłby sobie takiego sponsora, jak koncern Energa, czy w ogóle jakaś spółka Skarbu Państwa, ale paradoksalnie, ponieważ Rosa Radom jest jednym z niewielu w polskiej lidze koszykówki klubów takich opartych na finansowaniu prywatnego kapitału, to akurat wychodzi na dobre, bo gdzieś nie ma armii ludzi, która podejmuje decyzje, tylko tak naprawdę jest kilka osób, a może w jakiejś tam dalszej... Tak naprawdę jeden człowiek może podjąć decyzję, no nie oszukujmy się, założyciel, właściciel i główny sponsor, pan Roman Saczywko. I to wychodzi w takich właśnie sytuacjach na dobre, że tutaj ciężko jest komuś coś przykombinować, tak? Bo ojciec czuwa. Ojciec tak i szef wszystkich szefów czuwa i mówię, jeżeli coś tam się zaczyna dziać, chociaż się nie zaczyna, to tak naprawdę jeden człowiek może to wszystko po prostu uciąć. No i tym optymistycznym akcentem zakończmy naszą dyskusję. Piotr Kardaś, prezes Rosy Radom. I Grzegorz Stępień z portalu radomsport.pl. Dziękuję serdecznie. Michał Szprędałowicz, Telewizja Dami. Dziękujemy Państwu za wysłuchanie naszej rozmowy. No mam nadzieję, że trochę wnieśliśmy, trochę ona była tutaj taka merytoryczna, konstruktywna, bo na tym nam zależało. Dziękujemy Państwu za uwagę i polecamy kolejne programy, a też będzie ciekawie, bo ciekawi goście tutaj do nas zawitają, także bądźcie Państwo z nami. Do zobaczenia.